Teraz będzie najbardziej krytyczny wobec Feliksa Konecznego referat. Mianowicie Piotr Robert Jankowski powie na temat Świat Słowiański jako periodyk wydawany właśnie przez Feliksa Konecznego. To jest mało znana, jak gdyby mało znana sprawa z jego twórczości. Zresztą później troszeczkę zmienił poglądy na tematy słowiańszczyzny. To było jeszcze z okresu sprzed chyba I wojny światowej, tak? No, zahaczyliśmy o I wojnę. Zahaczyliśmy ten. Jeszcze tylko powiem, że Piotr Robert Jankowski jest między innymi w tej chwili jednym z twórców Narodowego Instytutu Studiów Społecznych, czyli NIS. Strategicznych, przepraszam. A swego czasu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim był założycielem słynnego klubu Vademecum. Był jednym wśród 3 założycieli tego klubu i właśnie na KUL-u pisał swoją pracę magisterską o świecie słowiańskim periodyku Feliksa Konecznego i opiera się na swoim, widzę, już pożółkłym nieco maszynopisie. Proszę bardzo. Pochwaliłem się niedawno panu redaktorowi Mossakowskiemu, bo zapomniałem sam o tym, powiem szczerze, że pisałem kiedyś pracę magisterską na temat świata słowiańskiego. Od tego momentu nie zaznałem spokoju, bo... I dopiąłem swego. Pan redaktor dopiął swego, dziurę w brzuchu przysłowiową mi wiercił, no więc tą pracę odnalazłem po prawie 30 latach. Odkurzyłem, przeczytałem i dlatego tu jestem. Także będę, pozwolę sobie korzystać z fragmentów, cytatów z tego materiału sprzed wielu, wielu lat. Tym bardziej, że na co dzień nie zajmuję się w Konecznym, w chwili obecnej, tylko tak jak pan redaktor Mossakowski powiedział, bardziej zajmuję się sprawami ekonomicznymi w ramach Instytutu. I oczywiście to, co powiem, będzie zdecydowanie krytyczne wobec Feliksa Konecznego, ale nie jako historiozofa, nie jako twórcy bardzo oryginalnej i wybitnej koncepcji historiozoficznej, ile jako wobec polityka i publicysty politycznego, a ta jego działalność jest praktycznie w ogóle nieznana. Nie wiem dlaczego, generalnie wtedy, kiedy pisałem pracę, nie było praktycznie żadnej literatury na ten temat. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest dużo więcej, przypuszczam, że nie. Sam temat jest dość obszerny i ciekawy. Świat słowiański był miesięcznikiem, który wychodził przez 10 lat w Krakowie w latach 1905-1914. Jest to ogromny materiał źródłowy, to jest około 10 000 stron do przejrzenia, przeczytania. A wychodził, ten periodyk wychodził w szczególnym okresie, ponieważ pierwszy numer zbiegł się, ukazanie się pierwszego numeru zbiegło się z wybuchem w styczniu 1905 roku rewolucji w Rosji. Ostatni numer był datowany z 14 roku na sierpień, wrzesień, więc z drugiej strony zbiegł się z rozpoczęciem wojny, I wojny światowej, więc to był bardzo, bardzo ważny okres w dziejach Europy. Jeszcze został wydany w roku 1916 wiosną taki numer dodatkowy, czego często czego w ogóle się nie odnotowuje w historiografii, z którą ja miałem do czynienia. Miesięcznik miał nakład około 1000 egzemplarzy, w związku z tym można powiedzieć, że był pismem raczej niszowym i elitarnym. I wpływ Konecznego na jego kształt był ogromny. On był redaktorem naczelnym, wydawcą, pisał mnóstwo komentarzy niepodpisanych, mnóstwo przypisów, uzupełnień, oprócz oczywiście swoich tekstów, także w zasadzie nic, co się ukazywało w świecie słowiańskim, nie miało jego jakiejś tam mniejszej lub większej akceptacji. Sam po 10 latach wydawania pisma napisał, że ja od 10 lat toczę przed sobą swe słowiańskie taczki, wydając i redagując od 1905 roku w Krakowie swój świat słowiański. Jak się da. Świat Słowiański był nieformalnym organem klubu słowiańskiego, który powstał kilka lat wcześniej, w 1901 roku w Krakowie również. Artykuł programowy otwierający pierwszy numer miesięcznika miał tytuł Klub Słowiański w Krakowie, sprawozdanie z trzechlecia. Te środowiska się bardzo ze sobą pokrywały. Klub Słowiański według jego twórców miał zadanie w postaci wskrzeszenia polskiego słowianofilstwa i dostosowania tej idei do wymogów współczesności. Inicjatorem powstania klubu i prezesem był Marian Zdziechowski, natomiast profesor Marian Zdziechowski, natomiast inicjatorami powstania, pomysłodawcami powstania pisma był też profesor Zdziechowski i profesor Marian Sokołowski, aczkolwiek, jak mówiłem, rola Feliksa Konecznego była zdecydowanie największa już jakby w realizacji, w wydawaniu, publicystyce tego periodyku. Należy zwrócić uwagę, że pismo to ukształtowało się i było tworzone przez środowiska związane z konserwatyzmem galicyjskim i z myślą ugodową galicyjską. I tego typu sposób myślenia wywarł bardzo duże piętno na publicystyce miesięcznika. W początkowym okresie wydawania pisma również współpracowano ze środowiskiem ugodowców na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, głównie z środowiskiem petersburskiego kraju. Współpracowali z pismem takie osoby jak Erasm Pilc czy Ludwik Straszewicz. Pismo posiadało podtytuł charakterystyczny poświęcone słowianofilstwu i przeglądowi spraw słowiańskich z polskiego stanowiska. Pismo nie miało charakteru sensu stricto politycznego, raczej można powiedzieć, że metapolityczny, ponieważ zakładało, że idea słowiańska może się przerodzić w dążenie polityczne dopiero w dłuższej perspektywie czasu. Miało też taki charakterystyczny rys czy zacięcie naukowe. To pismo było tworzone w dużej mierze przez uczonych, naukowców, intelektualistów galicyjskich, więc aspirowało do takiego też pewnej wypowiadania się jakby z pozycji pewnej katedry naukowej z pewnym dystansem. To było bardzo charakterystyczne. Zresztą na łamach pisma ukazywały się również też rozprawy o charakterze naukowym, na przykład z dziedziny językoznawstwa. Jeśli chodzi o program, to podstawą tego programu pisma było przekonanie, że są sposoby, ażeby polskość pogodzić ze słowianofilstwem bez jakiegokolwiek uszczerbku dla naszej indywidualności narodowej i bez jakiegokolwiek ustępstwa z godności narodowej, która dla naszego pisma jest hasłem najwyższym. Sprawa polska nie jest sprawy słowiańskiej w znacznej mierze osią i kamieniem węgielnym. Interes polski i słowiański były ze sobą oczywiście według pisma organicznie związane. Stwierdzano, że bez porównania więcej jest słowiańskiego interesu w sprawie polskiej niż polskiego w słowiańskim. Mniemanie to skłaniało do upatrywania w Polakach swoistej awangardy słowianofilstwa. Koneczny podkreślał, że idea słowianofilska jest nawet starsza od Grunwaldu, a jej zasadniczą treścią była zawsze walka z germanizmem. Można zatem powiedzieć, że słowianofilstwo w wydaniu miesięcznika było taką ideą odporną, obronną, której podstawową przesłanką było przeciwstawienie się tradycyjnemu germańskiemu Dranknach Osten. Natomiast równocześnie słowianofilstwo w wydaniu miesięcznika sprzeciwiało się od samego początku dwóm popularnym wówczas ideom, mianowicie panslawizmowi i nacjonalizmowi. Panslawizm uznawano za ruch inspirowany, oczywiście za ruch rosyjski, który nie szanuje indywidualności narodowej, odrębności kultury, języka, tradycji, jest wyrazem imperializmu rosyjskiego i instrumentem ujarzmienia narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeciwstawiano tej idei polskie słowianofilstwo, które polega na tym, że nie wymaga od narodów żadnych ustępstw, ani wyznaniowych, ani społecznych. I stąd Koneczny mówił stworzył pojęcie i często używał tego pojęcia słowianofilstwo bez ustępstw. Drugą ideą w opozycji, do której powstało słowianofilstwo w wydaniu miesięcznika, był to nacjonalizm. Oczywiście nacjonalizm, nie trudno się domyśleć, był negowany z pozycji etyki katolickiej. Uważano, że etyka egoizmu narodowego jest obca naszej kulturze, nie spełnia rygorów moralnych. Po drugie, nacjonalizm według miesięcznika niepotrzebnie atomizował szersze zrzeszenia ludzkie, zwłaszcza chodziło tutaj o słowiańszczyznę. Bardzo silnym motywem i przesłanką publicystyki świata słowiańskiego, zwłaszcza w pierwszych latach, był motyw antyniemiecki. Otóż na łamach pisma pisał korespondent wielkopolski miesięcznika Franciszek Morawski. Opublikował on w jednym z pierwszych roczników, numerów, opublikował taki artykuł pod tytułem Neu Deutschland, który był wielokrotnie później przywoływany, przypominany na łamach pisma. Było to opowiadanie, które było formą zapisu dyskusji, której był świadkiem autor. Chodziło o dyskusję między dwoma przedstawicielami elit gospodarczo-politycznych pruskich, a właścicielem polskiego dworku w Poznańskiem. I jak ta wizja polityki niemieckiej wobec Polski wyglądała? Otóż w wynurzeniach bohaterów artykułu słowiański wschód jawi się jako idealny teren do przygotowywanej przez wieki zgodną podziwu konsekwencją ekspansji i politycznej kolonizacji gospodarczej. Kierunek zachodni jest trudny i niebezpieczny. Może doprowadzić do dużego rozproszenia sił i beznadziejnego starcia z morską potęgą Anglii. Dlatego właśnie z nią trzeba podjąć współpracę, podzielić światowe wpływy, a Rosję politycznie odizolować i osłabić. Niemiecki zdobywca na wschodzie przypomina starożytnego Greka, który kolonizował basen Morza Śródziemnego, czy krzepkiego Rzymianina niosącego cywilizację w barbarzyńskie ludy północy. W czasach nowożytnych właśnie na narodzie niemieckim spoczywa wielka historyczna misja stworzenia na wschodzie Europy Neu Deutschland, nowych Niemiec. Jeden z Niemców mówi: czym dla Anglików Indie, tym dla nas są nowe Niemcy. Jak tamci Hindusów, tak my weźmy pod naszą opiekę słowiańszczyznę. Rasą panów być ona nie może, na to nie jest stworzona, do tego nie posiada ani zdolności, ani właściwości, ani nawet poczucia. Ale rasą sług, dobrych, dzielnych, pożytecznych sług stać się może przez nas w pełni. A wyjątkowo najwybitniejsze wśród nich jednostki mogą się nawet wzbić aż do rasy panów, zostać przyjęte do naszego grona. I świat zdumiony cały korzystać będzie z tego nowego stanu rzeczy. Wzmoże się przez wzrost naszej siły i naszego bogactwa siła i bogactwo ogólnoświatowe, a z nim kultura, władztwo ducha, wartość rodu ludzkiego w jego objawach i czynach. To jeden z wielkich kroków do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi. Niemcy jawią się tutaj jako naród wybrany przez Boga do dokonania wielkiego dzieła cywilizacyjnego, do zaorania wielkiej niwy słowiańskiej, ciągnącej się od granic Rzeszy aż po Wołgę i Ural. Pozwolimy sobie przeczytać ten, może troszkę przydługi cytat, ale on oddaje naprawdę w bardzo wierny sposób poglądy redaktora naczelnego i publicystów pisma na kwestie niemieckie i jest to bardzo ważny motyw w refleksji pisma. Podkreślano w tym czasie, że polityka niemiecka wobec Słowian polega na zasadzie dziel i rządź. Zauważano również, że niestety wśród ludów słowiańskich dominują tendencje odśrodkowe, zaś wśród ludów germańskich dośrodkowe. Ten solidaryzm niemiecki, germański był nawet obiektem swego rodzaju podświadomej zazdrości i wzorem do naśladowania, ale nie niewolniczego, ponieważ uważano, że jedność słowiańska powinna być oparta nie na instynkcie stadnym, lecz na chrześcijańskiej zasadzie różności i poszanowania odrębności narodowej. Ten konflikt niemiecko-słowiański, niemiecko-polski był w pierwszych rocznikach pisma widziany na taki sposób pozytywistyczny. darwinistyczny, można powiedzieć. Nie była to walka jakby dwóch systemów, tylko wręcz walka ras, używano takiego pojęcia. Morawski porównywał ścieranie się polskości z niemczyzną do zjawiska przyrodniczego. Pisał, nasze stosunki przywodzą na myśl rolę, na której walczą obydwa rodzaje roślinności, linia bojowa nie jest tu przeciągnięta sznurem. Generalnie do mniej więcej 1908-1910 roku w publicystyce pisma jeszcze pokutuje w sposobie myślenia taki rytm, można powiedzieć, pozytywizmu. To się później zmieni. Zwracano również w publicystyce ówczesnej uwagę na wpływy niemieckie na terenie cesarstwa i na terenie kongresówki. Podawano tutaj mnóstwo faktów, warto przytoczyć tylko tutaj może, jeśli chodzi o demografię, jeden. W Królestwie Polskim zamieszkiwała ogromna mniejszość niemiecka, było to 1 200 000 ludzi. W samej Łodzi mieszkało 110 000 Niemców, to co stanowiło 35% ludności miasta. Podkreślano również fakt zniemczenia wyższej administracji carskiej na terenie kongresówki, no i przede wszystkim rzecz, którą też bardzo mocno podkreślali politycy narodowo-demokratyczni ówczesnego czasu, mianowicie ogromne wpływy niemieckie w Petersburgu i w Moskwie, zwłaszcza w kontekście polityki wobec Polski. I tutaj podawano bardzo, bardzo symptomatyczny fakt i też powoływano się na to wielokrotnie w późniejszych latach na łamach pisma, a mianowicie fakt spotkania latem 1905 roku cesarza Wilhelma z cesarzem Mikołajem, na którym cesarz niemiecki miał postawić rosyjskiemu władcy ultimatum. Jeżeli Królestwo Polskie otrzyma autonomię, granicę przekroczy 200 000 pruskiego wojska, by zakończyć ten eksperyment, a może nawet wymóc na Rosji rozbiór kongresówki. I tutaj, jeśli chodzi o politykę rosyjską i jakby zdominowaną przez wpływy niemieckie, ten pogląd był bardzo zbliżony do ówczesnej narodowej demokracji. Podkreślano również, że jedną z metod walki z polskością jest podsycanie nacjonalizmu ukraińskiego. Koneczny bardzo ubolewał nad tym faktem, było w pewnym momencie w piśmie bardzo dużo na ten temat tekstów i ubolewań, prób znalezienia porozumienia z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Natomiast w pewnym momencie jakby ten temat się uciął, a Koneczny napisał, przykro dojść do przekonania, że nawoływanie Rusinów do zgody nie zda się na nic. I tak się zakończył ten wątek polsko-ukraiński. Warto też dodać, że pismo było przysiągnięte bardzo lojalnością i taką estymą, swoistym patriotyzmem wobec monarchii austro-węgierskiej. Do tego stopnia, że nawet pokuszono się w pewnym momencie o stwierdzenie, że Austrię trzeba by stworzyć, gdyby jej nie było. I teraz z czego wynikała taka admiracja dla Austro-Węgier, ten swoisty patriotyzm? Otóż wynikało to z pewnej rachuby politycznej. Otóż zwracano uwagę, że Słowianie stanowią połowę populacji całej monarchii, natomiast Niemcy, którzy dyktują politykę wewnętrzną i zewnętrzną, 24%. W związku z tym nasuwał się wniosek, że nie da się utrzymać na dłuższą metę takiej dysproporcji między i jakby braku adekwatności polityki austro-węgierskiej do struktury demograficznej państwa, zwłaszcza w kontekście powszechnego prawa wyborczego, jego popularyzacji tej idei. Więc generalnie wizja była taka, że była nadzieja i taka iluzja z perspektywy czasu, można powiedzieć, że Austro-Węgry zamienią się na federację demokratyczną, zdominowaną przez Słowian, antyniemiecką, sprzymierzoną z Francją i Rosją. Czas oczywiście, jak mówiłem, pokazał, że była to iluzja. Bardzo ważnym elementem tych rozważań słowiańskich była idea ugody polsko-rosyjskiej, która oczywiście była związana z tą wizją polityki niemieckiej wobec Polski. Otóż Koneczny używał nawet pojęcia Unia Polsko-Rosyjska. Jego wówczas poglądy opierały się na tym, że on nie wierzył generalnie w niepodległość. On uważał, że suwerenne państwa narodowe są anachronizmem, które może wzmocnić pozycję i rolę Niemiec oraz ułatwić prowadzenie polityki opierającej się na dywizie dziel i rządź. Tylko wspólna polsko-rosyjska państwowość mogłaby zapewnić optymalne warunki wypełnienia przez Polskę misji polegającej na wyparciu wpływów niemieckich Cesarstwa Rosyjskiego, zastąpieniu ich wpływami polskimi. Polacy mieli zatem wziąć na swoje barki zadanie, które można by porównać do roli, jaką spełniali starożytni Grecy wobec militarnie zwycięskiego Rzymu. Ta idea według Konecznego to rozwiązanie kwestii problemu polsko-rosyjskiego było oczywiście w dobrze pojętym interesie Rosji i zgadzało się z rosyjską racją stanu. Oczywiście Rosjanie tego nie do końca rozumieli, natomiast publicystyce niektórych osób piszących na łamach miesięcznika pojawiały się bardziej daleko idące projekcje. Mianowicie mówiono o przyłączeniu ziem zaboru pruskiego do Kongresówki, a nawet w niektórych artykułach pojawiały się idee oparcia granicy na linii Odry, czyli chodziło o sięgnięcie po dawne ziemie piastowskie. Reasumując ten wątek programowy z pierwszych lat pisma, można jeszcze dodać, że geopolitycznie wizja ta była uzupełniona o ideę włączenia do sojuszu rosyjsko-francuskiego Austrii, której uniezależnienie się od wpływów niemieckich miało być warunkiem powodzenia przemian wewnętrznych w Rosji. Obydwa procesy, demokratyzacja Rosji i Austrii, miały tworzyć rodzaj sprzężenia zwrotnego, które warunkowałoby powodzenie reform w obydwu krajach. A zwieńczeniem tego sojuszu miało być powstanie Związku Celnego rosyjsko-austriackiego, który miał otworzyć rynek rosyjski na wyroby i kapitał z monarchii habsburskiej, a strategicznym celem miał być wszechsłowiański związek cłowy. Warto tutaj jeszcze powiedzieć o tym, jak Rosja była w ogóle postrzegana i naród rosyjski przez Konecznego i publicystów świata słowiańskiego. Otóż podkreślano przede wszystkim to, że historyczny model rozwoju Rosji opierał się na ekspansji na zewnątrz, na bezustannym poszerzaniu własnych terytoriów kosztem innych państw, przy równoczesnym uciskaniu narodu rosyjskiego. Towarzyszyło temu przeświadczenie o wypełnieniu misji III Rzymu, którym miała być prawosławna Moskwa. Dzieje Rosji zatem były w opinii pisma podyktowane przez swoisty paradoks. Były rozdarte między autokracją a rewolucją, między terrorem białym a terrorem czerwonym, między ideami religijnymi i antyreligijnymi. A podstawowy problem polityczny Rosji był postrzegany w ten sposób, że zauważano, iż brak jest tam trzeciej siły, oddolnej, demokratycznej siły pomiędzy dwoma skrajnymi reakcją i rewolucją. I w ten sposób była postrzegana Rosja. Oczywiście było mnóstwo artykułów i materiałów związanych z tym, co się działo wówczas i w Kongresówce, i w Rosji w trakcie rewolucji, ale to jest temat rzeka, więc nie będę w tej chwili o tym mówił. Natomiast oczywiście nie trudno się domyśleć, że obraz rewolucji był przedstawiany w sposób bardzo negatywny. Panie Piotrze, 5 minut, ok? Damy tylko radę? 5 minut? No bo już 25 minęło. Dobrze, więc jeszcze maksymalnie 5 minut bym prosił. Dobrze, postaram się. Otóż między 1908 a 1910 rokiem nastąpiło bardzo mocne przewartościowanie w publicystyce i poglądach pisma. Otóż zaważyły na tym dwa zjazdy neosłowiańskie. Jeden się odbył w Pradze w 1908 roku, drugi w 1910 roku w Sofii. Ten drugi nie podjął już w ogóle tematyki polskiej, nie było tam delegacji polskiej. W międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo rzeczy na arenie międzynarodowej, mianowicie nastąpiła aneksja Bośni i Hercegowiny, przez Austro-Węgry została zlikwidowana macierz szkolna w Kongresówce, zapowiedziano aneksję, odłączenie od Kongresówki Chełmszczyzny. Było też widać, że działanie Polskiego Koła w Dumach nie przynosi żadnego efektu i nie wywalczono nie tylko autonomii, ale nawet spolszczenia szkolnictwa. To wszystko powodowało, że orientacja pisma zmieniła się, można powiedzieć, w zasadzie o 180%, 180 stopni i z takiego ogólno pojętego słowianofilstwa powstał austroslawizm, który był takim końcowym produktem, można powiedzieć, pisma. Austroslawizm polegał na tym, że zawężono ideę słowiańską do słowiańszczyzny katolickiej, występującej w obrębie monarchii habsburskiej. I tutaj też pojawiły się pierwsze takie jaskółki, symptomy pewnej refleksji histeriozoficznej Konecznego. Mianowicie on zaczął właśnie mniej więcej między 8 a 10 rokiem postrzegać słowiańszczyznę przez pryzmat dwóch zupełnie różnych obszarów cywilizacyjnych, mianowicie słowiańszczyznę łacińską, tą w obrębie monarchii głównie austro-węgierskiej i tą słowiańszczyznę bizantyjską. Natomiast politycznie rzecz biorąc, koncepcja oparcia polityki polskiej o Austro-Węgry i liczenie na to, że Austro-Węgry porozumią się z Rosją, będąc pod tak przemożnym wpływem niemieckim, była koncepcją, która oczywiście spaliła na panewce i była związana z pewnym brakiem realizmu, pragmatyzmu i przede wszystkim takiej realnej oceny tego, co się działo na arenie międzynarodowej wówczas, no bo niestety Austro-Węgry były pasem transmisyjnym polityki niemieckiej na Bałkanach i de facto popieranie Austro-Węgier było popieraniem państw centralnych i polityki i antypolskiej, summa summarum polityki niemieckiej i jakby sprzyjała realizacji koncepcji Mitteleuropy na tym terenie. Także z punktu widzenia, reasumując, z punktu widzenia pewnego dorobku i pewnej refleksji, która była związana z dojrzewaniem Konecznego jako historiozofa, to pismo odegrało niewątpliwie bardzo ważną rolę. Natomiast z punktu widzenia politycznego, oczywiście Konecznego nie sposób ocenić i wystawić mu bardzo pozytywnej laurki, no bo te koncepcje jego okazały się po prostu nieskuteczne i fałszywe politycznie. Dziękuję bardzo. Zupełnie. Dziękuję bardzo panu Piotrowi Jankowskiemu za przedstawienie tego nieznanego Konecznego z pierwszego okresu.